Rzuć pan! Smaczka! Dzień dobry! Dzień dobry! To dziesiąta audycja. Dziesiąty raz spotykamy się, tym razem, jak każda parzysta audycja pojadamy o arpegach. A przynajmniej próbujemy. Próbujemy. Bo wiesz, my jak zaczynamy dryfować, to to może trafić do dowolne miejsce, niekoniecznie się na RPG-ach. <noise> znaczy tak, mówimy o RPG-ach i mówimy o science fiction wtedy, albo mówimy o science fiction w programach nieparzystych i wychodzi, że mówimy o RPG-ach. To, to się zdarza faktycznie. Czy my jesteśmy monotematyczni w takim wypadku? Mm, nie, w żadnym wypadku, biorąc pod uwagę, że też ostatnio mówiliśmy o anime. I nawet nie science fiction. Więc dziś o RPG-ach, hmm, o RPG-ach science fiction i o... To jest temat, który swego czasu car zaproponował, czyli points of interest. Smaczki trochę kultury. Kulturalnie o erbeszkach. Tak, tak bardzo car zaproponował kiedyś ten... ten temat, że już potem nie pamiętał, co miał na myśli, kiedy proponował ten temat. <laughs> Ale mi się to spodobało, bo te POI, i czy to będziemy je rozumieć tak, jak na mapach się umieszcza turystycznych? Czy też tak jak my będziemy proponować w odniesieniu do gier fabularnych, ma coś w sobie, tak? jest o czym mówić. A w przypadku science fiction, który nas szczególnie fascynuje, wyraźnie widać, że dobra lokacja, dobre miejsce wybrane w, dla naszych przygód, które gdzieś tam pro, proponujemy graczom, to jest duża część sukcesu. Mm -hmm, dokładnie tak. Bo to te points of interest, to musimy wytłumaczyć właściwie, co to jest. Ja bym powiedział tak. Jeżeli lubicie literaturę fantastyczną i trzymajmy się może do jej właśnie science fiction czy space opery, to zwróćcie uwagę, jak często książki, te słynne książki, pamiętamy nie przez bohaterów, niekoniecznie przez akcję, ale przez to, gdzie to się działo. Tak? Jeżeli zapytasz o Solaris Lema, to pamiętasz w ogóle wiału? Jak się nazywał bohater Solaris? Bo ja w tej chwili właśnie uświadomiłem sobie. To nieważne, tam, tam była istota, która była morzem, i właściwie. Myślący ocean, dokładnie. I nie? Jeżeli przypomnimy sobie najsłynniejszy cykl Nivena, pierścień. No to pierścień i megastruktura słynna. Ja nawet nie pamiętam, kto w pierwszym tomie, czy w kolejnych, występował. I ta lokacja chyba ma znaczenie ogromne. Okej, okay. to mi się podoba. W RPGu, Points of Interest ma funkcję służebną dla mistrzegry trochę. Bo to są takie mini settingi, można by było powiedzieć. W tym naszym całym settingu, w którym gramy, w tym całym wielkim świecie, jakimś dokładnie opisanym, nagle nasz bohater dociera do miejsca, w którym jakby rozpakowuje się, jak na komputerze z archiwum auto rozpakowującym się, rozpakuje się mini lokacja z masą fajnych rzeczy, z dobrą historią, z ciekawymi postaciami, i z czymś, co ma tych bohaterów tam zainteresować, przytrzymać, dać im to, po co przyszli na sesję, przygodę. Tak, i te lokacje mogą być bardzo różne, bo my tu będziemy mówili o skali nawet nie, że makro, ale już skali mega, i będziemy mówili o takich lokacjach całkiem zwyczajnych, które, których odpowiedniki można znaleźć w dowolnej grze fantezy, tak? Czyli karczmach, w tym przypadku nocnych klubach i tak dalej. Czyli jakbyśmy budowali systematykę jakąś, tego czym jest pojęcie interest, to absolutnie nie moglibyśmy jako jednego z wyznaczników tego czym są podawać rozmiaru, ani rozmachu. Nie, 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 nie. Chyba bardziej myślę, co co będzie decydować, pewna kreatywność i pomysłowość. Ale to jest tak nieuchwytne, że chyba ciężko o tym jakoś mówić w sposób wyrazisty. Mówiąc inaczej, no wymyślasz miejsce Zakłada, że to miejsce będzie ciekawe w jakiś sposób dla gracza. Nie mówi, że to jest zwykła karczma fantasy, jeżeli prowadzisz tego Warhammera czy Dedeki, ale opowiada, że ta karczma jest kilkupoziomowa, prowadzi w głąb ziemi. Tak, to jest najsłynniejsza knajpa Dungeons and Dragons, czyli Yawning Portal, czyli te takie otwarte niby wrota ziemi, czyli jest ogromna studnia pośrodku karczmy, którą spuszczają się bohaterowie w dół do lochów, prawda? Pod. Waterdeep po to, żeby je badać. A mi się wydawało, że ty taką knajpę kiedyś nam zrobiłeś w którymś z dedeków, Ja nie wiem, czy nie w Rock teraz. Tylko, że na mniejszej skali. Dlatego tak sobie teraz przypomniałem to. Czy coś podobnego? Spróbuj mi przypomnieć coś więcej. A, widzisz, że pamiętał, podczas którejś naszych podróży była knajpa, która była w drewnie zrobiona i poszczególne piętra, i ten środek, ta studnia służyła do transportu drinków na przykład na tacach. Na... To chyba nie ja. To nie ty? Obawiam się, Kucz, że nie. Widzisz, mam zaśmieconą umysł, wychodzi na to. Ale tak czy inaczej, nie? Wytnijmy. Ta lokacja, ta karczma, <laughs> nie musimy. <śmiech> musimy, <śmiech> musimy, tak... wiesz, jeden ze sznaucerów nie może mieć zaśmieconego umysłu. <laughs> ta karczma będzie ciekawa, bo coś do niej dodamy, tak? Czy to miejsce... To jest trochę to, co ja robię w Warhammerze, że trafiacie do kolejnego miasteczka i opowiadam historię pomnika, które tam stoi, pochylonego budynku. Dokładnie to samo, co robią przewodnicy w naszych miastach, tak? Jedziesz do Gdańska i dowiadujesz się, po co został wybudowany dwór Artusa i mało interesujące wiadomości, w którym roku, jaki architekt, ale bardzo ciekawe są anegdoty związane i tak się chyba tworzy to point of interest. Tak, albo we Wrocławiu pokazuje się płaskorzeźby na ścianie Kościoła Polskiego, na których masz najważniejszych reformatorów działających w naszym rejonie, razem, prawda, dyskutujących przy stole. I jest to już ciekawostka, która zostaje. Nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób widz-stworz był połączony z Wrocławiem? A tego tu nie wiedziałem. Nie wiedziałeś, że był połączony? Otóż nie. był batożony przy naszym pręgierzu we Wrocławiu. <grym> I to już jest dobre point of interest. Prawda? Bo był batożony, ponieważ jak przybył tutaj odebrać pieniądze, które mu jakiś tam kupiec nie zapłacił za dzieło, które wykonał, za rzecz, którą wykonał, to był znacznie mniej znany wtedy niż, niż później to yy, nie mogąc się utrzymać we Wrocławiu, zaczął się zajmować tym, co potrafił, czyli sztuką, a dokładnie podrabianiem weksli. I go na tym złapano. A potem tak go pięknie przedstawiła Domańska w historii żółtej ciżemki. O, to prawda. Łapy! No ale dokładnie, to jest coś w, tym, w ten deseń, tak? Proponujesz lokację i jeżeli chcesz, żeby ta lokacja na dłużej zagościła, to dodajesz parę smaków do niej i parę ciekawostek, Albo ona sama uzyskuje je, ponieważ gracze z jakiegoś powodu w tej lokacji zdecydują się, nie wiem, przebywać, zamieszkać. Jakkolwiek to nazwiesz, nie? To się zgadza. Mhm. No dobra, to ty miałeś fajne propozycje. Mówiłeś mi o właśnie roli tych POI. Znaczy, czy one są tak naprawdę dla miszczegry? gry? I może jakbyś to rozwinął. No tak, bo. Mm. Gdzieś oczywiście rozdzieliliśmy takie klasyczne sposoby grania z pisaniem przygód, gdzie na dobrą sprawę tworzymy te miejsca, żeby były sceną dla naszych przygód. Natomiast w sandboxie działa to troszeczkę inaczej, bo points of interest powstają niejednokrotnie w wyniku innych wydarzeń kampanii. W wyniku działaniu bohaterów, plotek, które się pojawiają, questów, które zostają przydzielone, albo innych potrzeb Mistrza Gry. I często jest tak, że w trakcie sesji, kiedy gracze będąc gdzieś i zbierając plotki, zaczynamy zapisywać takimi krótkimi słowami gdzieś na notatniku z boku jakieś. Informacje o czymś, co gracze się dowiedzieli, a co często wyrosłujemy z tabelki albo z jakiegoś abstraktu, albo z czegoś takiego, a później między sesjami ubieramy to grubiej w wydarzenia, w miejsca, w opis tego miejsca, i w ten sposób gdzieś na mapie nagle pojawia się takie miejsce zainteresowania, właśnie taki point of interest, do którego nasi gracze trafią albo nie. I to jest specyficzna rzecz, bo Mało ludzi wie, że grając sandboxa nie jest tak, że my wszystko improwizujemy. Tylko improwizujemy jakieś wstępne często rzeczy, i kiedy pojawiają nam się jakieś zalążki przygód i mamy już dużo informacji na ich temat, to my w sumie potrafimy się przygotować bardzo podobnie do normalnej przygody. Przygotowujemy to miejsce, przygotowujemy konflikt, który w nim jest, przygotowujemy postacie, przygotowujemy opis yy, lokacji i dajemy graczom możliwość, żeby tam dotarli. Znaczy oszczędzamy czas, ja wiem chyba o czym mówisz, jeżeli tak porównam do tego, co sam robiłem w sandboxie robię. Z jednej strony oszczędzamy czas, a z drugiej strony przecież budujemy znacznie bardziej skomplikowaną intrygę na przykład, mm -hmm. niż jesteśmy w stanie w ciągu tych na przykład trzech minut takich przysłowiowych w trakcie sesji sandboxowej. No tak, bo jeżeli wiesz, czym kończyła się poprzednia sesja i gracze mówili w jakim kierunku pójdą, to zawsze możesz tych parę punktów sobie przygotować na następną. Też trochę upewnić się, że w takiej aporii się nie znajdziesz, nie zatrzymasz się, nie będziesz miał pomysłu, albo to, co wymyślisz, będzie nudne, jałowe, powolne, bo i takie bywają sesje sandboxowe. Niestety to jest ten problem z sandboxem czasem, nie rząc spowalnia, a wtedy możemy sobie to oszczędzić, właśnie takie lokacje wymyślając. Dokładnie. Zresztą na tym polega budowanie modułu, nie? że piszesz sobie historię pewnej, pewnego regionu, którym umieszczasz akcję sandboxa, opisujesz bardzo krótko dwoma, trzema zdaniami miejscowości, mówiąc w nich, no właśnie to, co jest, może być kluczowe, na przykład niewielka, dwustuosobowa wioska, na samym środku jest wydrążona lipa, tak, ona już nie rośnie, drzewo, dziura prowadzi gdzieś, nie wiadomo, nie, i mamy już zahaczkę w do tego, co się będzie działo dalej. I tu jest też ciekawe, bo rzucamy jakimiś przykładami od kilku już minut i nie bez przyczyny te przykłady są przykładami fantazy. W światach fantazy, gdzie świat jest mniejszy, gdzie się wolniej podróżuje, gdzie eksploracja terenu jest na skalę zdecydowanie krótszą, że tak powiem, łatwiej się tymi rzeczy umieszcza. W Science fiction, zwłaszcza takim, które jest gdzie znajdujemy społeczeństwo żyjące w cywilizacji informacyjnej, mającej łatwy dostęp do wiedzy, szybki i bardzo pełen, właściwie ciężko jest coś ukry ukryć lub nie dopowiedzieć. Gracze mogą być świetnie przygotowani do wszystkiego. Czyli czy możemy powiedzieć, że w science fiction points of interest jest ciężej zrobić? Czy znaczy, to byłaby chyba odsłona starej tezy, którą słyszałem już wielokrotnie? I Często się nie zgadzałem z nią, że prowadzenie SFA jest trudniejsze od fantezy, że trzeba być bardziej przygotowany. Nie do końca jestem przekonany do tego, bo to jest wciąż zabawa, więc nie wiem, czy wprowadzenie lokacji tego Point of Interest w Science Fiction jest trudniejsze. Mi się wydaje nawet, że pod pewnymi względami może być prostsze, bo masz o wiele większe możliwości, większy manewr, większy rozmach. Wystarczy, że dobrze poczytasz, przyjrzysz się, tak? nawet drobnym jakimś artykułowi, który ci opowie, że do Układu Słonecznego zbliża się jakaś kometa i ma tak regularny kształt, że niektórzy podejrzewają, czy nie jest statkiem kosmicznym. Myk, zapala ci się lampka, nie, masz pomysł już na to. Nie wiem, czy tak łatwo przy fantezy przychodzą pomysły, czy mi nie. To raz mogę powiedzieć, że ja w fantezy bardzo mocno się inspiruję historią, ale o tym mieliśmy już inną audycję. Zgadza się. Posłuchaj, bo jak rozmawialiśmy o te audycji, to dochodziliśmy do takiego wniosku, że może by jakąś systematykę przedstawić, może by to jakoś usegregować, może jakieś kategorie, prawda, opisowe zrobić, ale doszliśmy do wniosku, że nie za bardzo chyba potrafimy coś takiego stworzyć, albo właściwie nie widzimy potrzeby, za to automatycznie zaczęliśmy przerzucać się takimi przykładami points of interest z naszych y, kampanii. Które wydały nam się znaczące, ciekawe, które w jakiś sposób rozwijały pewne motywy, które grały w naszej duszy, prawda, fanów science fiction, tak czy inaczej. Znaczy powiem tak, że niektóre, przejmuję o sobie, niektóre nie chwyciły, niektóre nie zadziałały. Zresztą o tych raczej nie będę u siebie mówić, o swoich przykładach, ale bywały takie, które zdawały się być takim pewniakiem, i potem się okazało, że. Jakiegoś powodu gracze nie ruszyli tam albo nie byli zainteresowani eksploracją tego. Ale to już chyba niezależne, prawda? To jest jedna z y, takich klasycznych rzeczy, które są po prostu w RPG-ach, zwłaszcza RPG-ach grających na zasadzie sandboxa, mm -hmm. gdzie gracze decydują, no, gdzie tak. chcą pójść. I tak naprawdę to chcielibyśmy porozmawiać chyba dzisiaj, opowiadać wam trochę o naszych points of interest, o jakichś takich przykładowych, być może pokazać wam nasz tok rozumowania, nasz sposób, w jaki sposób się je tworzy. Co powinno być w ciekawego, żeby rzeczywiście graczy zainteresować, czy żebyśmy się my zainteresowali, żeby zgłębić ten temat i coś takiego stworzyć. Mm -hmm. Pierwotnie w ogóle to pomysł nasz taki był, żeby opowiedzieć o tym, co wprowadziliśmy w Travellerze, tylko że jak zacząłem wpisywać przykłady, to u mnie w zupełnie inne gry w większości były przykłady, mm -hmm. bo jednak tego Travellera nie prowadziłem tak długo. Ja mam za sobą trochę prowadzonych, Przygód, jedną kampanię, ale w, to wciąż jest dużo mniej niż Eclipse Phase, którego swego czasu prowadziłem ładnych parę lat. Więc u mnie dużo przykładów będzie z Eclipse Phase'a. Zacznijmy od tego Eclipse Phase'a, bo to jest też system science fiction, który narobił sporo zamieszania na rynku, kiedy się pojawił. Mhm. I pewne podejścia do niektórych rzeczy były nowe, i chyba jakiś tam swój wpływ miał na to, jak to się zaczęło rozwijać wokół niego. O czym jest w ogóle Eclipse Phase? To jest pierwszy tak popularny system w tej odmiany fantastyki, którą dziś się nazywa transhuman lub transhumanistyczną, a która pod pewnymi względami zastąpiła cyberpunk. Czyli już nie mówimy o ingerencji w ciało za pomocą szczepów, ale mówimy o przekształcaniu całego gatunku ludzkiego, tworzenia różnych odmian tegoż gatunku, wprowadzenia technologii, które prowadzą do tak zwanej osobliwości, czyli tak mocnego rozwoju nauki i techniki, który już jest permanentny, stały, ciągły i, i poza ten punkt już nie sposób sięgnąć, w jakim kierunku będzie się ludzkość rozwijała. I Eclipse Face świetnie to zrobił, bo z jednej strony zaproponował niesamowite możliwości graczom. Ja pamiętam memy, które powstawały do tego systemu, czyli na przykład był wzięty jakaś grafika koncepcyjna z czegokolwiek, wiesz, jak to się w Pinterestie szuka. Było pokazane, jak jakiś futurystyczny wojownik w takim skafandrze kosmicznym bojowym walczy z jakąś maszyną przypominającą trochę ośmiornicę, a trochę jakiś po prostu byt kosmiczny. I jest podpisane, że graczem tutaj nie jest ten hominid, ten człowiek, mm -hmm. który jest w skafandrze, bo tam faktycznie możesz zagrać bardzo wieloma różnymi rasami, mało tego możesz zmieniać, bo faktycznie w tym systemie ciało to garnitur, ciało to ekwipunek, czyli zmieniasz tak zwanego morfa, tak, przerzucasz swoją osobowość i duszę, jaźń do innego ciała, tak? Jesteś bojową ośmiornicą, jesteś kimś ukształtowany na DNA, goryla, jesteś człowiekiem, który ma geny podrasowane i tak dalej, i tak dalej. Trochę nam się włącza od razu nawiązanie do Ghost in the Shell, czy do modyfikowanego węgla. Raczej to drugie. Mhm. Bo Gitz jest jednak bardziej cyberpunkowy. Oczywiście Major Kusanagi jest w, Jest taką być może człowiekiem przyszłości, ale wciąż się wyraźnie podkreśla, że ona jest raczej androidem. A tutaj nie, mówimy nie, o ludziach. Nie, nie, też nie wiem na ile znasz komiksową wersję Ghost in the Shell, bo zwłaszcza... No, tylko pierwszą. Właśnie w tym pierwszym tomie, ale również już w drugiej części, czy w man Machine Interface, tam są nawet takie akcje, że się jaźń przerzuca na inną część globu, i dostaje się na przykład jakiegoś kiepskiego cyborga i no narzegają tak. na to, że mają kiepskiego cyborga i nie mogą zrobić tego, co go zrobiliby swoimi obrazykami. To, to jest bardzo eklipsowe, mm -hmm. tak? Pamiętam, że w ten jeszcze gracze u mnie nie dysponowali dużymi zasobami, i okazało się, że któryś utracił swoje jakieś tam wychuchane ciało bojowe to przez kilka sesji faktycznie podróżował w takim case, czyli takim najbardziej typowym robocie, jakie można sobie wyobrazić, tylko kształtem metalicznym, który ma małe możliwości bojowe i tak dalej, no, ale to jest system też post-apo, bo tam jest powiedziane, że po buncie SI albo przy locie no, opcji cywilizacji, bo to nie do końca jest wyjaśnione, to zawsze mistrz gry może zaproponować, tak zwanych tytanów, doszło do zniszczenia Ziemi i wybicia około 90% ludzkości. W tym świecie, w, tych, w świecie bardzo nowoczesnym, ale ludzkości żyjącej już tylko na planetach Układu Słonecznego, ale poza Ziemią, bo to się nie dzieje poza Układem Słonecznym, to jest tylko tutaj bliska przyszłość i nasz Układ. To rozwijają się inne formy ustrojowe, to jest bardzo wątek polityczny jest bardzo ważny, przynajmniej w tej pierwszej, pierwszej edycji Active Space. Różne ideologie, bo tam też jest to podkreślane i w tym wszystkim bardzo ważne jest, że nowoczesna technologia daje niestety ryzyko ogromne że ludzkość przestanie istnieć. To są tak zwane egzystencjalne zagrożenia, extra risk, przy którym właśnie domyślnie w settingu mają gracze przeciwdziałać jako agenci organizacji Firewall. To trochę jak World of Darkness, bliżej się apokalipsa. Tak, tak, to jest taki dość znany schemat. Gracze są członkami jakiejś utajnionej, dość potężnej organizacji, ale działają w sposób usieciowiony, czyli są komórką agentów, tak? Mm -hmm. I ja akurat bardzo daleko poszedłem w mojej kampanii, na trwała kilka lat. W pewnym momencie wypchnąłem graczy poza Układ Słoneczny i tam jest oczywiście możliwość, bo ja tam trochę uprościłem, że nie ma osad poza Układem, są, ale to w bardzo minimalnym stopniu nie będę teraz tego rozwijał, ale też wypchnąłem ich w ten sposób, że mogli nie tylko oglądać, co się dzieje w innych Układach, ale też sprawdzić materiały statków badawczych, które przybyły z Układów, gdzie spotkały obcą cywilizację. W moim założeniu to była cywilizacja na dużo wyższym poziomie niż ludzkość, tam ludzkość ma około pierwszego poziomu skali Kardaszewa ta cywilizacja miała trzeci czyli klasyczny motyw starcia mrówek z ludzkością, tak, tylko odwrócenie. I tam właśnie pokazałem tą megastrukturę, bo o tym chyba, tak, zaczniemy mówić, mm. o megastrukturach. To jest dość ciekawa koncepcja, czyli budowli czy instalacji, które są gigantyczne, ogromne, nawet do poziomu gwiezdnego, tak, czy, czy, czy układowego. Obecnie konstrukcyjnie I... nieosiągalne, tak na dobrą sprawę, Nie. jeżeli chodzi chociażby o ilość materiałów pracy i energii włożonej w to wszystko. No, wyniesienia tego na orbitę. No, to Wynieś... Dużo, dużo rzeczy, które na razie to uniemożliwia. Jest to po prostu gdzieś tam w teoretycznych założeniach rozwoju ludzkości. Czyli Twój Point of Interest z Eclipse Phase'a to jest Rui Dysona. Tak, tak. Ja wziąłem, rzuciłem Rui Dysona, bo jest coś takiego jak sfera Dysona, czyli konstrukt, y, wedle którego, znaczy, który. Y, Zakłada demontaż wszystkich praktycznie ciał gwiezdnych w układzie danym słonecznym, planetarnym i przekształcenia ich w sferę, która otoczy absolutnie Słońce. Dzięki czemu będzie można korzystać ze 100% energii, którą Słońce to generuje, a jednocześnie powierzchnia wewnętrzna tej sfery będzie tak duża, że zmieścisz tam no nawet nie miliardy, ale biliony i tryliony organizmów, żeby spokojnie sobie żyły. I to jest taki koncept teoretyczny, właśnie wymyślony przez Dysona. A rój Dysona to jest jakby rzecz stopień niżej. Czyli nie jest w sposób lity otoczona e, gwiazda, ale za sferalierą. pomocą. Tak, to znaczy, o, ona jest taką sferą obiektów, tak? Asteroid albo stacji orbitalnych, e, które się układają w sieć. I ona ta sieć przechwytuje e, energię. I ja wprowadziłem sferę Dysona głównie po to, by pokazać ten kontakt z tą cywilizacją zaawansowaną, a jednocześnie wrogą. To było klucz, kampanii, walka z tą rasą. I pokazać rozmach, tak? Możliwości tej rasy. I gdzieś tak te z megastruktury mocno we, mną, we mnie siedzą, bo ja i lubię o nich czytać, i bardzo lubię gdzieś tam je wprowadzać. Dlatego Eclipse Face, który ma swoje megastruktury założone w settingu, fajnie do tego pasuje, bo masz na przykład przynajmniej kilka wind kosmicznych istniało, na ziemi w rzeczy czyli takich wind które prowadzą z powierzchni aż na orbitę do stacji orbitalnej która działa jak jakbyś sobie to wyobrazić jakbyś się kręcił na sznurku z kamieniem, mm -hmm. tak i y, Ziemia się obraca siłą rzeczy no siła odśrodkowa powoduje że ta lina jest naprężona tak, tak ale dzięki tej windzie nie musimy mieć całej floty wahadłowców które przenoszą na orbitę i z orbity na dół po prostu materiałów jesteśmy energetycznie znacznie lepiej stoimy oczywiście prostu. Czy też jest na przykład coś takiego jak hak kosmiczny, skyhook, nie? Coś, co będzie, obra jak się obraca, to tylko dociera gdzieś do y, powierzchni planety i do niego się mogą podczepić wahadłowce statki, które są wyrzucone A, wtedy. A, tego nie, nie słyszałem o tym nawet. O tej... Na orbicie jest wtedy stacja orbitalna, która się obraca, ma system przeciwwag, czyli po jednej stronie masz na, no oczywiście to są skala kosmiczna, więc tysiące kilometrów lina z przeciwwagą, po drugiej stronie hak, ona się cały obraca, i w takich, w takich stałych interwałach dociera do Ziemi. Można wtedy podlecieć do tego haka i się podłączyć. Jest takie też teoretyczne założenie. Oczywiście ono ma pełno ale i znaków zapytania, jakby to można było zrobić, ale sama koncepcja istnieje. Zresztą wiesz, tych megastruktur jest w cholerę. i o to można by tak naprawdę nagrać cały program, bo czy to będą mózgi Matrioszki, czyli mózgi wielkości planet. Takie było założenie u Clarka. Artura Siklarka w Odyssey Kosmicznej 2010. Czy to jest w zasadzie Jowisz, stał się mózgiem matrioszką, tak? Z tego co pamiętam, a potem staje się słońcem. Czy też to będą, nie wiem, Ringwoldy, właśnie, czyli pierścienie, tak jak to Niven opisał. Czy to będzie coś, co ostatnio przeczytałem i to kiedyś też ci wysyłałem? Topolis czyli tak jakby spirala na orbicie gwiazdy. Mm -hmm. To się nazywa po angielsku torus knot, węzeł torusowy. Nie wiem, jak to nazywa, toroidalny. Po prostu to jest spirala. Jakbyś miał bransoletę na nadgarstku, która ciągle ci się obraca, jednocześnie ona się obraca jak śruba. Dzięki czemu w każdym miejscu zachowana jest grawitacja. Można utrzymać atmosferę, a długość tego jest nieporównanie większa niż pierścienia mm -hmm. Nivenowskiego. No i takich struktury jest bardzo dużo. To wystarczy sobie nawet hasło w Wikipedii odpalić i znaleźć tam. A ja wprowadziłem akurat taką i gdzieś tam też umieszczałem w toku fabuły inne. Między innymi chyba była też element, jedna przygoda, się działa na właśnie bardzo ważnym, bo jest hak orbitalny. Gracze musieli się do niego zbliżyć. W jednej z przygód obcego pojawia się winda orbitalna. Zresztą, jak ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda w formie filmowej, no to świetnie jest pokazana w fundacji, w pierwszym sezonie serialu. Faktycznie okay. robi wrażenie. No i to gdzieś tak to było. Natomiast ja mam inny problem. Te megastruktury to są takie, albo lokacje moim zdaniem do kampanii, no bo robisz coś, co jest przerażająco wielkiego. No, to jest lokacja, która jest większa od dowolnej planety. I tutaj, jeżeli mówimy oczywiście o pierścieniu, o sferze Dyson'a czy czymś takim. I to nie to, że większa kilkukrotnie, tylko to jest kilka poziomów wyżej, kilka rzędów wyżej. Czyli albo robisz z tego kampanię, albo robisz to tylko jako element tła, by pokazać, że to jest bardzo rozwinięta cywilizacja, żeby podkręcić technologię, ustawić jakby, nie wiem, spostrzeganie graczy, mi się wydaje, na to, w jakimś świecie tak, grają. żeby wystarczać graczy, że prawda, na kogo się porywają. Trochę tak. A żeby zrobić przygodę <laughs> na zasadzie dzień dobry, gramy dzisiaj przygodę na pierścieniu Nivena, to tak naprawdę gramy w malutkiej lokacji tego pierścienia, nie? No to, jakbym powiedział, to jakbym powiedział, że słuchajcie, dzisiaj mam przygodę z Zewók gramy na Ziemi. No, brawo, dziękuję, Mistrzu. Mm -hmm. Więc tak myślę, Rozumiem z tej strony, ale kręcą, strasznie mi kręcą te megastruktury, pomysły na nie, one są naprawdę, one, one moim zdaniem pokazują siłę ludzkiego umysłu, to, że jako ludzie mamy też pozytywne cechy, ten, ten rozmach gdzieś koncepcyjny. Łapy. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja też chciałem pomówić trochę o ludzkości, ale innym sposobie życia ludzkości. Mój Point of Interest, o którym chciałem rozmawiać, jest miłośniką siwych sznaucerów, być może już znany, ponieważ będę nawiązywał do naszej kampanii travelerowej do Vitamina Riden. Ja zauważyłem kiedyś, że strasznie dobrze to działa. Jest kilka różnych sposobów, będziemy o tym mówić, w jaki sposób patrzymy na. Przemijanie różnych cywilizacji w kosmosie. Bo my, będąc mieszkańcami Ziemi, tak naprawdę patrzymy przez taką, to tak może dziwnie zabrzmi, ale relatywnie krótką perspektywę kilku tysięcy lat cywilizacji y, człowieka na Ziemi. I tych rzeczy, które o niej wiemy. Natomiast w kosmosie ta przestrzeń nie tylko się zwiększa, jakby odległościowo, ale również czasy są znacznie większe. I często stykamy się. W kosmosie z pozostałościami jakiejś historii, jakiegoś bycia. To czasami w sobie jest zupełnie nie, nie, nie tak bardzo odległe, i widzimy w jaki sposób ludzie mogą żyć na pozostałościach przeszłości, przetwarzając je tak, aby stały się czymś nowym. I ja chciałem opowiedzieć o rdzy. Rdza to jest taki pomysł na Riden, na miejsce, gdzie zrzucane są z orbity pozostałości po statkach, które toczyły tam wojnę, rozbierane przez takich scavengerów, takich złomiarzy. I składowane w jednym miejscu to trochę wygląda jak składowisko złomu, ale jednocześnie dla tej dość rozwijającej się jeszcze planety, takiej początkującej nieco, technologia, którą wykradziono z tych statków, często jest na wystarczająco wysokim poziomie albo znacznie wyższym niż rzeczywiście samodzielnie można stworzyć na tej planecie. A więc, rdza, to całe wielkie składowisko, jednocześnie jest złomem ale jest też ogromnym magazynem takim, do którego przyjeżdża się po to, żeby zdobyć odpowiednie części, żeby coś nowego zmontować, albo wręcz po prostu zaadaptować do, swoich, do swojego miejsca przebywania, do swojego miejsca pracy. I Rdza była takim miejscem, które pozwalało Riden się rozwijać. Mamy tam oczywiście strażników tego miejsca, tych, którzy są dyspozytorami trochę dóbr, nazwijmy je tak złożonych w ich ręce przez tych kosmicznych scavengerów i nagle okazuje się, że małe osiedle w Chiruki w mieście Nariden, które zazwyczaj było no, nocami niebezpieczne, ponieważ krążyły tam elementy, jakby to powiedziała jakaś nomenklatura wywrotowe, jakieś niebezpieczne gangi czy jacyś ludzie, którzy chcą się dorobić łatwo na innych. Istotach, które są słabsze od nich, nagle to osiedle chronione jest przez robota, zmontowanego z części, które po prostu zostały ukradzione dziś w kosmosie. Z części, które były fragmentem statku jakiegoś dawnego, może jakimś podnośnikiem, może jakimś robotem pomocniczym, teraz ma zupełnie nowe życie jako robot obronny i jest jakby fragmentem tej opowieści na tej planecie, w tym nowym miejscu. To był sposób, w jaki poznałem Riden u Ciebie, bo kiedy zacząłem grać w kampanie, i robiłeś wstęp i opisywałeś, tak, jak widen funkcjonuje, mówiłeś, że to jest dawna strefa walki między dwoma dużymi państwami, tym settingowym Trzecim Imperium i państwem wyślanym przez ciebie, Konfederacją voidi podkreślałeś, że oni w sumie są nisko na poziomie technologicznym do odpowiednich mniej więcej lat, jak dobrze pamiętam, 50 -tych, 60 -tych, ale mhm, technologie dokładnie. znają tę zaawansowaną, czy mogą znać, tak? Trochę tak, jak Polacy w latach 70 mogli znać Dobry sprzęt grający z państw zachodnich, o ile mieli tam wtyki, ktoś mógł im przywieźć, mieli, byli po prostu lepiej ustawienie, tak? I tutaj pamiętam, jak opisywać przynajmniej na kilku sesjach, że na przykład gra radio, które jeszcze niedawno prawdopodobnie było jakimś tam elementem wyposażenia statku kosmicznego, tak? zostało uproszczone, przebudowane, obudowa została, która ewidentnie wskazuje na kokpit. Czy pamiętam, też była jakaś inna technologia, kanibalizowana w ten sposób? Coś w samochodzie też bywało. Więc to mi się tak bardzo podobało, bo wychodziło, że cała ta, ta paleta to ma taką równoległą gospodarkę, ekonomię opartą na złomie. Zgadza się. I to jest fajna lokacja, że jeżeli by ktoś chciał grać w ci ruki, tak jak my graliśmy w kampanii. tej moja postać trochę przelotem, tak? Czy to Ciruki czy orbita, ale nie jest tam przywiązana za bardzo. Ale gdyby chciał, chciał grać mieszkający w ciruki, to ma takie, taką lokację, w której załatwia każdy element sprzętu, który jest rzadziej spotykany. A przy okazji załatwia pewną politykę, która dzieje się pomiędzy tymi, którzy żyją w przestrzeni kosmicznej i zbierają te części złomu i tymi, którzy są na planecie i będą chcą z nich korzystać. To jest oczywiście jakaś tam wzajemna symbioza. Ale też zobacz, że ten motyw... W... Wysypiska, bo ty mówisz o takim odzysku, ale to w zasadzie jest wysypisko śmieci, jest wysypisko, tylko zmyć, tak. bardziej, bardziej przydatne, tak? bardziej utylitarne. Ale ten motyw wysypiska śmieci często się pojawia w popkulturze i prawie zawsze jest to miejsce brzydkie, śmierdzące, często jakaś pograniczył albo wręcz już za tą granicą katastrofy ekologicznej. Ale bohaterowie, czy tam ludzie mieszkający, czy tam istoty mieszkające na wysypisku, to są zawsze jakieś fryki, bardzo nietypowe i u Ciebie też to się sprawdziło. To jest, do tego stopnia się to sprawdziło, że ja nawet na osobę, która tam była, Infinite Loop jest takie, prawda, wziąłem osobę, która przypominała jednego z ulubionych aktorów, pomóż mi, Jean-Luc Junard, taki francuski... A tak, tak, tak. Reżyser. Żenet. Jeunet, Jeunet. okej. Okay. Chodzi ci o gościa z Delikatesen tak, z, Amelie, z prawda, dzieci. Dokładnie. Wiem, który aktor. Y, taki szczupły, mały, groteskowy. Tak, on uwielbia twarze, które są charakterystyczne, które są trochę karykaturalne. I nawet właśnie wtedy specjalnie zrobiłem tak. No, on grał główną rolę w człowieku, czy bazyl człowiek z kulą w głowie. Tak, to prawda, to prawda. Człowiek z jednym wielkim okiem. Mm -hmm. Tak, tak, to Oczywiście, to było. Świetnie pasowało do tego miejsca, prawda, żeby tam zawiadował nim taki właśnie człowiek z takiego, z takiego klimatu. No ale to nie są jedyne pozostałości po innych kulturach czy cywilizacjach, które zostają, prawda, złomowiska. Ty zaproponowałeś zupełnie inną rzecz. Ty dałeś wysypiska, ja daję wykopaliska. A to też jest ciekawa sprawa, bo od fantastyki wyprawy tak zwane inauguracyjne jak to się mówi u badaczy gatunku czyli właśnie pierwsza wyprawa na Wenus i masz astronautów lema nie? pierwsza wyprawa do w ogóle w inny kompletnie region galaktyki masz obok magellana i tak dalej i tak dalej to mamy nagle moment w którym tak się już jako czytelnicy tej fantastyki odbiorcy zżyliśmy z nią że przeżyliśmy to czego tak naprawdę nie przeżyliśmy realnie Czyli my już przeżyliśmy kolonizację planet i tak dalej i teraz zaczynamy myśleć o wykopaliskach. Po stu latach pojawia się nagle w literaturze, czy nie nagle, pojawia się w literaturze motyw wykopalisk i masz na przykład pierwszy tom cyklu Reynolds'a, przestrzeń objawienia i tam jest motyw właśnie wykopalisk. Jednym z bohaterów jest archeolog, który grzebie w ziemi na jakichś planetach za obcą rasą. Ten motyw jest obecny w zasadzie od początku, jak istnieje Traveller, bo to jest mit założycielski settingu Travellerowego, czyli starożytni. Rasa, która właściwie jest prawdopodobnie architektami współczesnej, że tak powiem, raz wszystkich żyjących mhm. świata i wszystko co się dzieje tak wokół graczy. Ten motyw się pojawia w drugim tomie modyfikowanego węgla, który został tak fatalnie przeniesiony na ekran i nie warto nawet drugiego sezonu odpalać a w książka jest niesamowita i tam ta opowieść o właśnie wykopaliskach, oni chyba aniołami nazywali tę rasę, jest świetnie pociągnięty na planecie, gdzie się toczy proxy war, tak? Wojna między korporacją a miejscowymi rebeliantami. I te wykopaliska gdzieś ja sobie wprowadzałem, tak? Bo mam właśnie znowu zaczynałem od Eclipse Face, jest tam rasa Iktomi, to jest rasa, która wzięła nazwę od boga pajęczego, bodajże któryś z plemion amerykańskich, ludności natywnej i do końca nie wiadomo jak wygląda. Siłą Eklipsa jest to, że praktycznie twórcy gry zawsze mówią, są takie plotki, są takie plotki, są takie plotki, niż gry i tak zdecyduje wam, czym ta rasa jest, albo w ogóle tego tematu wam nie ruszy. Czyli nie ma jakby jednej opowieści, nie ma kanonicznego przyjęcia jakiegoś tam punktu widzenia i tu możesz zrobić sobie co chcesz. Więc ja wprowadziłem wykopaliska w obcych układach, gdzie się te struktury i kto mi odkrywało. I Całe tam mini miałem związaną z tym, gdzie gracze namierzali kolejne kompleksy w rozmaitym przeznaczeniu. Czy one były podziemne, czy wręcz strzelały dwa kilometry w górę jakieś wieże i badali krok po kroku obcą technologię, która stawała się często pułapkami. Podobnie zrobiłem zresztą w jednej z przygód wyjazdowych, które grałeś tam, byli akurat Warsinowie. Zresztą też rasa wzięta z Travellera. Ona nie jest tak znacząca jak Ancients, ale ona się pojawia. I podobnie gdzieś bawiłem się też w Eclipse gdzie gracze. Lądowali na starej Ziemi, która została kilka lat wcześniej spustoszona tą wielką wojną po buncie maszyn, i teraz lądują po to, by dostać się do kompleksu NORAD w Ameryce, czyli tego zarządzającego siłami kosmicznymi, obroną powietrzną. Pociskami Bo muszą. Również. Tak, muszą dane wyciągnąć z tego, więc lądują w zrujnowanym mieście, budują sobie kopułę geodezyjną, ustawiają perymet obrony i masz pomieszanie archeologów z najemnikami. Każdy mhm. z nich jest żołnierzem, każdy z nich jest. Badacze zbierają dane, próbują dotrzeć do tego miejsca, giną, ale w Equisfejście śmierć nie oznacza końca, to tylko strata ciała, jeżeli tylko miałeś swój backup nagrany. A ksenoarcheologia to jest coś wspaniałego, tak zwykła archeologia. Palp nie istniałby Indiana Jones bez archeologów, więc ksenoarcheologia jest tym poziomem wyżej. Nie? Możesz odkryć nie co faraon kiedyś zrobił, ale co wykombinowała rasa? A ogranicza się tylko wyobraźnia. Może się okazać, że z orbity zobaczysz, mający 2000 kilometrów kanion, który jest idealnie prosty, i po badaniu okaże się, że to było użycie jakiejś broni o skali kosmicznej. W ogóle, jakby ktoś szukał inspiracji do takich właśnie lokacji nietypowych, jakich z dużym rozmachem, to w Mass Effectie, to wolnej części. Jak się lata między planetami, one często są opisane i one mają kilka kapitów opisu. I bardzo często jakiś niesamowity pomysł, tak? Pęknięty na pół kontynent, dryfująca flota statków. I można z tego korzystać jako inspiracji. A skoro archeologia, to rasy, a skoro rasy to twój pomysł, czyli też coś, co mi się bardzo podoba, ale ja już tego nie wprowadzałem, bo zagrałem w to u ciebie i nie chciałem dublować pomysłu. Ha, wiem o czym mówisz. To znowu jest kolejny system, który nie jest travelerem, chociaż systemem jest dosyć podobnym. System Jamesa Aliszewskiego, Thousand Suns, i trochę chyba miłość do fundacji, do takich przygód w kosmosie, które nie są awanturnicze, które trochę bardziej są wokół cywilizacji, owinięte, że tak powiem, lekko. I pomysł jest autorski, rzeczywiście. Wymyśliliśmy Auroran. System był nieco zabawny i nawiązywał do pewnych ziemskich sytuacji, między innymi na przykład do rewolucji październikowej i do przegrania rewolucji z imperium, że tak powiem, i wygnania wszystkich rewolucjonistów. W tym sytuacji auroranie to byli mieszkańcy najpierw jednej z planet, ale również planet sąsiednich, którzy przejęli myślenie auroran o pewnej równości, o byciu Istotami, które są, dzielą się wszystkim, ale oczywiście takim zepsutym, jak to u nas przez komunizm myśleniu czyli idea piękna, a w rzeczywistości to tylko pole do nadużyć. I myśmy wymyślili, że tych wszystkich auroran po prostu wyrzucono z, ze znanych światów ze światów, gdzie rządzi jakieś imperium. I kazano im pójść precz i znaleźć sobie miejsce, gdzie sobie mogą żyć według swojej zasady, jeśli tylko chcą. I w ten sposób powstaje wielka armada tułaczy z wielu światów, którzy podróżują do granic znanego świata, aby odnaleźć sobie miejsce, w którym oni założą swoje własne osiedle. No i teraz, właśnie, czy to jest point of interest, bo teoretycznie to nie jest żadne miejsce, to jest przesuwająca się wielka flota statków. Ale z drugiej strony. Ogrom tej floty powoduje, że to jakby wokół nich tworzy się jakaś grawitacja, wokół której dzieją się wszystkie wydarzenia, prawda? Że to masa e, tych statków sama w sobie jest światem, w którym się rozgrywa e, przygoda. My braliśmy udział e, w tych przygodach jako, a znaczy ja te je prowadziłem, wygraliście, jako członkowie szpicy eksploracyjnej. Ci, którzy lecą przodem, tam wśród kilkudziesięciu okrętów i szukają tego miejsca, gdzie ta reszta tam bardzo powoli sunie w starych okrętach, które nie mają takiej prędkości będą mogli się osiedlić, będą przygotować dla nich miejsce i tak dalej, i tak dalej. I przyznam, że ja chyba też do końca nie myślałem na początku, jakie to będzie wyzwanie duże. A z drugiej strony, jak my się będziemy fantastycznie bawić, bo y, <laughs> trochę bawiliśmy się Tymi koncepcjami znanymi u nas, trochę bawiliśmy się tym, jak to w ogóle może działać w tym dziwnym miejscu, kto przejmuje władzę, kto jest rewolucjonistą we wnętrzu, w ciele innej rewolucji, i wyszło to naprawdę dobrze. I trochę przypominało to taką zmienioną, oczywiście, ale biblijną księgę wyjścia. Tylko, że prawda nie mówiła o podróżowaniu Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tylko o... Podróży kosmicznych komunistów do Ziemi Obiecanej. Tak, ale to jakby sama ta podróż nie była najistotniejsza. Tak samo jak, jak w Biblii, tylko było istotne to, w jaki sposób tworzy się tożsamość tego narodu w trakcie wędrówki. W jaki sposób oni, docierając do celu, są już zmienieni przez to, co musieli przeżyć w trakcie tej... Przybytych kilkadziesiąt sesji zagraliśmy i tam dużo fajnych rzeczy się urodziło. Sam początek, zwłaszcza, że ja ten setting poznałem zanim grałem w niego, bo ty kiedyś na wyjeździe zabrałeś też i chyba wcześniej też coś prowadziłeś, mi się tak wydaje. Było. Więc ja tam kojarzyłem, chyba nawet opis wysyłałeś mi i ja miałem takie wrażenie, dalej mam, że te pierwsze nasze sesje, jeżeli ktoś potrzebuje takiego prostego wskazania, co to za konwencja, to wyobraźcie sobie serię. Komiksów SF, z tych z komiksów europejskich Armada, i wymieszajcie to z, trochę z paranoją z systemem RPG. <laughs> Jakie piękne nawiązanie. <laughs> ale, ale nie aż tak oczywiście jak w paranoi, gdzie dzieją się już groteskowe rzeczy, tylko faktycznie w ciągłe takie gadanie, myślenie, co musimy robić. Bo u nas się nie działy groteskowe Groteskowe to chyba nie, ale bardziej takie na zasadzie łajdackim, nie? My znowu zrobiliśmy ekipę taką pikarejską, ewidentnie awanturniczą, że to ma, ja uważam, i tuż już kiedyś chyba mówiłem w którejś audycji co tej kampanii o obietnicy, bo o niej mówimy, że to była chyba najbardziej awanturnicza i łajdacka ekipa, jaką kiedykolwiek graliśmy razem w, z tymi ludźmi, tak? Są naszymi przyjaciółmi, gdzie każda postać bez wyjątku, każda coś kręciła na boku i kombinowała. Nikt nie miał czystej duszy. Nikt, nikt, a jednocześnie razem byli jak pieprzona pięść z dnie, bo wszyscy za sobą stawali, każdy gdzieś tam się chronił, wszyscy gdzieś ścisnęli na boku kapitana, czyli postać Barta, ale jak przyszło do dlaczego to Bart sam coś kombinował na boku, i okazało się, ja się, że był tym kapitanem, który nigdy nic nie przepracował godzinę, ale zawsze on był na topie, nie? No i w dodatku jeszcze udało nam się wewnątrz tej kampanii zagrać chyba całkiem nieźle SF-owe przygody tak to się naprawdę, się wspomnisz o tym, nie? Na pewno będzie jeszcze kilka takich przykładów, które wrzucimy z tego, ale właśnie pierwszym motywem była ta, ta armada, jako point of interest przesuwający się przez wszechświat. A czy, bo armada jest lokacją dla mnie, to że ona podróżuje, to tym lepiej, ona się przemieszcza, możemy ją dać w dowolnym miejscu, ale jednocześnie dla potrzeby danej przygody tak, jest tak. stabilna, możesz nawet mapę zrobić, gdzie w szyku znajduje się statek naukowy, gdzie dwa frachtowce, a gdzie ten pieprzony centrum, tak? Tak, to prawda, że trawler leci dwa tygodnie za nami i wiemy, że jest tam z tyłu do gdzieś daleko. A czy ja wam powiem, słuchacze, tak, jak ja zacząłem tę kampanię, to... W zasadzie pierwszą przygodą, jaką mieliśmy, jedną z pierwszych, to było wysłanie każdego z nas, tak się poznała nasza ekipa, do załogi statku, który odbierał nieczystości z innych nie statków. Nie, nieczystości, przepraszam kim... gdzie bardzo. Odbierał nawóz z innych statków na potrzeby tych głównych ogrodów. Nawożono po prostu. Lataliśmy gównobusem i nie wybronisz tego. Tak, głównobus, to by to przyznaje. Tak, i to pokazywało, do czego dążymy, tak? Jak to będzie wyglądało. A faktycznie ten, mi się wydaje, że ten rys trochę komunistyczny, takiego, takiego trochę prześmiewczego komunizmu, on trochę zniknął później na rzecz takiego już bardziej harde To było fajnie widać w niektórych przygodach pobocznych. Chociaż cały czas pozostawał ten komunizm w postaci tej takiej nieżyciowej biurokracji, która gdzieś tam istniała, on był tak, cały czas. Tak, on, on pachniał filmem Brazil miejscami. To mocno się czuło. Że tam jak dobrze to kombinowaliśmy, to była jedna z tych umiejętności, którą często testowaliśmy, biurokracja. Biurokracja, to prawda. Łapy. Okay, Okej, no dobrze, no to mamy mhm. Armadę. No to jest świetny pomysł. A przejdźmy teraz do takich pomysłów, które są chyba już bardziej oklepane. I kosmiczny wrak, który. W grach SF staje się tym odpowiednikiem bardzo często Lochu. Zresztą tak funkcjonowała gra Space Hulk, nie? że w jakiś sposób eksplorujesz Loch, tylko że z dużą ilością walki. I mam wrażenie, że te kosmiczne wraki często się pojawiają nawet na wygenerowanych sandboxowo przygodach. One nie muszą być wielkie, to może być stacja orbitalna, niewielka, satelita, który musimy zbadać, tak? Bo będzie o kilka pomieszczeń, czy wreszcie, tylko jedno pomieszczenie, ale trzeba do tego dotrzeć najpierw, tak? Do tego miejsca. I. Ja akurat wprowadziłem sobie znowu, bo ten Eclipse z Facebooka wracał, u mnie, jak mówiłem, więcej tego mam prowadzonego na koncie niż travellera ja swego czasu, kiedy gracze musieli zdobyć poparcie frakcji, która zajmowała się między innymi i piraceniem, i piraceniem też po wrakach pozostałych po tej wielkiej wojnie z Buntuesi i musieli pomóc właśnie tej frakcji, tym piratom dostać się i spenetrować zniszczony lotniskowiec. Ja go nazywam lotniskowiec, to był lotniskowiec uderzeniowy Margaret Thatcher, co by nazwa była nośna i w zasadzie dwu, trzy sesyjna przygoda, która tutaj było dużo bardzo walki, bo tam były też starcia z eksurgentami, czy takimi mutantami jednym z głównych przeciwników w tym w settingu, więc tam walki było sporo, ale też eksploracji, zdobywania technologii i pewna fabuła w tym ujęta. I tych chyba lochów sporo jest, nie? Kosmicznych, gdzie... Tak naprawdę chodzi o to, że wykładasz mapę statku i tak. proszę bardzo, w obcym szczególnie. Tak, rzeczywiście wszystkie te porzucone statki w kosmosie to są lochy, z rozbrajaniem pułapek, z radiacyjnymi pułapkami, z niebezpieczeństwem, z jakimiś zmutowanymi istotami, które tam żyją, z systemami zabezpieczeń, które z dawnych czasów troszeczkę już zmieniły swoją zastosowanie, ale dalej są śmiertelnie niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Z wyważaniem grodzi. To było jedna z najfajniejszych rzeczy, prawda wyważanie grodzi na wielkim statku handlowym, pamiętam. Nasz, jeden z naszych graczy się bawił w tym świetnie, czyli Marvin, Marv, nasz inżynier zakładowy. Tak. No i teraz, właśnie to powiedziałeś, że jest statek, który jest rzeczywiście points of interest, ale czasami ten koncept wraku jest tak szeroki, że właściwie cały wrak przestaje być do końca points of interest, a staje się settingiem. I ja tutaj miałem na myśli system, który chciałem opisać, czyli system Metamorfozis alpha, Jest to dość ciekawy pomysł statku pokoleniowego, który, na którym doszło do jakiejś awarii, nieistotne jest jakie i kiedy to się stało i przestało być możliwe nadal rozwijanie cywilizacji, utrzymywanie jej w jakimś tam poziomie wiedzy i celowości misji, którą podążają, i doprowadzenie do tego, że ci, którzy tam jeszcze żyją, którzy się rozmnażają na tym statku, ogromnym, ogromnym statku, zaczynają cofać się do czasów barbarzyńskich i zaczyna się robić trochę takie fantazy w miejscu, które mm -hmm. jest zupełne SF. Dodatkowo jeszcze na statku Warden Właśnie w metamorfozis alfa, i cechą było to, że żeby ludziom się lepiej latało, żeby im było bardziej przyjemnie, to wszystkie pokłady, ogromne pokłady tego okrętu udawały zwyczajne, ludzkie lokacje, lasy, prawda, wzgórza, jakieś rzeki płynące i tak dalej. Więc nawet kiedy gracze zaczynają grać w Metamorphosis Alpha, to często nie wiedzą o tym, że są. Na sadku kosmicznym. Wydaje mi się, że są jakimś prymitywnym plemieniem żyjącym gdzieś w jakiejś dolinie, a na wzgórzu jest dziwna świątynia, której strzegą wielkie posągi, które nie chcą wpuścić nikogo do środka, tam żyją bogowie. I tego typu historie się zdarzały, działy. jest żywcem wzięte z powieści Aldisa non-stop. No tak, dokładnie o tym mówiliśmy. A jeszcze był całkiem niedawno właściwie również wydany w Polsce system Nibiru który też cały jest, dzieje się na takim okręcie. Tam jeszcze ten okręt jest podzielony na dodatkowo różnego rodzaju e, fragmenty, w zależności od tego, jak daleko od rdzenia się znajdujemy. I im dalej jesteśmy, tym życie jest bardziej niemożliwe, że tak powiem, do otoczenia. A w środku opisano, w jaki sposób nowo powstające społeczności zaczynają sobie radzić z, z, z otaczającą ją ich rzeczywistością. Rzeczywistości, które nie są się w stanie uwolnić nigdy. Znaczy, ja chorowałem, powiem ci, na jedną grę. I nigdy jej nie czytałem, tylko czytałem recenzję. Oczywiście mówię o RPGach. I chodzi o Abandon All Hope, jeśli dobrze pamiętam tytuł. Jeżeli nie pomieszałem teraz z RPGów. No, taki RPG na pewno jest, ale nie pamiętam czy to jest na pewno ten, który dzieje się na statku więziennym. Mhm. Cały. I to jest horror science fiction. Statek, z tego co pamiętam z recenzji pocina gdzieś głęboko, jak to w jednym z komiksów w się było kiedyś podane, różną przestrzeń aż miło, gdzieś zbacza z kursu oczywiście, jak żeby inaczej, knie przez pustkę kosmiczną, na statku dzieją się straszebne rzeczy rozmaite z przebudzeniami, włącznie chyba demonów i różnych istot, bo tam też jest jakiś tam element magiczny, no i postać, którą tworzy, która wychodzi po prostu z kapsuły, tak? Czyli mamy trochę numer jak z tego całkiem udanego, czy znaczy bardziej udanego, niż myślałem, SF-a, którego niepotrzebnie zrobili aż tak mocno akcyjnym, pamiętasz? Też mocno pachnącego non-stopem. Hmm, hmm, hmm. Gdzie na pokładzie statku W się od tego, że jeden z bohaterów wypada z kapsuły. E, Pandorum? Tak, Pandorum. Znaczy, według mnie całkiem udany, chociaż... Tak, to niezły film. Klasa czyli. B, nie? Hmm? Takie moje guilty pleasure. I abandon Home gdzieś tam siedziało we mnie, ten pomysł. Zresztą, wiesz co, no, to mocno siedzi nawet w komiksach, uwaga, erotycznych, bo jeśli kojarzysz e, to jest Paolo Serpieri, Ser włoski komiksarz, rysownik no erotycznych komiksów, na pograniczu pornografii. On zrobił taką, taki cykl Druna przez dwa upisany. Tak, wiem o czym mówisz. Tak. I Druna tak. się dzieje też na statku, gdzie oni nie są świadomi, że są pasażerami statku, w którym jakaś tam straszna bio-zaraza się rozprzestrzenia. Myśmy wspominali o tej obietnicy, o kampanii, którą graliśmy i rzeczywiście tym, że te tropy SF-owe coraz bardziej się pojawiały. Z tym, że ja chyba nigdy nie uciekłem od tej niesamowitości jakby w tym systemie. Chciałem jak najbardziej, żeby to jednak była space opera żeby tam się działy rzeczy, które daleko wykraczają poza naszą wiedzę twardą, SF-ową poza nawiązania do naszej fizyki i no, do, do, do wiedzy o świecie. I nagle pojawia się w naszych przygodach asteroida czy też planetoida. Do której kierują dziwne, tajemnicze tropy naszą drużynę. I kiedy pojawiacie się na miejscu, okazuje się, że wewnątrz tej asteroidy jest baza kosmiczna. Baza kosmiczna, która jest niezwykle tajemnicza. Ja tutaj będę pomijał ten nasz główny wątek, bo tu można było dużo opowiadać, ale koniec końców okazuje się, że wewnątrz tej, tej planetoidy czas płynie inaczej, znacznie szybciej niż na zewnątrz. W związku z czym goście, którzy przybywają tam, za każdym razem spotykają zdecydowanie bardziej dojrzałych ludzi, którzy żyją na miejscu. Ludzi, ponieważ ta planetoida schwytała jakoby wcześniejszą załogę okrętu, którym wy latacie Renegata z jamy, i stworzyła klony z nich, mhm. ponieważ ta asteroida planetoida tak naprawdę jest istotą w dodatku, która ma takie moce, które my byśmy uznali za moce magiczne. I co więcej, dodaje jej ambicje, dodaje mi ambicję czy też potrzebę bycia matką. I ona traktowała tych swoich uwięzionych wewnątrz ludzi, którzy się rozwijali, jako swoje dzieci. Starała się im dostarczyć wszystkiego, czego potrzebują. Co ciekawe, również ze względu na to, że ludzkie kobiety były tymi, które potrafiły dać życie, automatycznie wycięła ze świadomości tych mieszkańców kobiety, zabijając jedyną załogantkę, która była na pokładzie. I powodując, że oni w ogóle, ci ludzie, to tam żyli, nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak, jak kobieta, że istnieje inna płeć. Co więcej, tam się zaczęły robić takie ciekawe rzeczy, że wnętrze wyglądało jak baza waszej floty. Przedmioty działały tak, jak miały działać, jak działały we flocie. Skąd to się to wzięło? Skąd ta planetoida o tym wiedziała? I wkrótce sami odkryliście to, że ona potrafi w jakiś sposób sczytywać myśli, wiedząc, i jak coś wygląda i jak w myślach tej osoby, którą czyta, skanuje, powinno to działać, odtwarzała maszynę, która w środku nie miała ani części, które do tego by służyły, ani nie miała technologii, która by to działała, bo ona w sposób magiczny robiła to, co ten człowiek myślał, że powinna robić tego typu maszyna. I przyznam szczerze, że ja ten pomysł wymyśliłem i tak zastanawiałem się, że to będzie takie śmieszne na chwilkę coś, a tu okazało się, że z tego zrobiła się całkiem fajna lokacja, Którą później jeszcze powiązaliśmy dalej z historią anarchistów pośród tych poszukujących miejsca do osiedlenia Auroran. I naprawdę zrobiłaś taka dosyć gęsta, fajna atmosfera. I chyba trochę wystraszyłem Was samą tą asteroidą, bo jak zobaczyliście ogrom tego, co na morze i w jaki sposób zniewoliła tamtych, to po prostu stamtąd daliście nogę najnormalniej w świecie. Mieliśmy też inne plany, o ile dobrze pamiętam. To miał być krótki wylot na zwiat, nie? A czy tam głównie chłopaki decydowali o ucieczce. Już nie pamiętam, co zdecydował Żuku i Marcin swoimi postaciami, ale to oni gdzieś tam przewodzili chyba tej ewakuacji. Znaczy postać Żuka, która zafascynowana nauką jest, tam bardzo mocno weszła, nie? To prawda. Czy to była w ogóle fajna przygoda i fajne takie zatknięcie z istotą zupełnie niezrozumiałą? Nie da się w żaden sposób za pomocą waszej wiedzy odtworzyć tego, w jaki sposób ona coś robi. Możecie tylko domyślić się, co robi i jakie są intencje z stojące. No było to na, naprawdę fajne, zwłaszcza, że jak zaczęliście rozkminiać, że uciekliście z tej planetoidy, że możecie do niej wrócić, powiedzmy, tam po 7 miesiącach. I ile lat minie w środku tej planetoidy i co się stanie z tymi mieszkańcami do tego czasu tam na miejscu. To też było bardzo, bardzo sympatyczne. Lubię takie motywy. Bardzo. Mm -hmm. No ja dość klasycznie, bo był wrak, a teraz statek kosmiczny. Swego czasu ktoś polecił mi scenariusze SF do filmów, ale niezrealizowane. I wysłał mi taki scenariusz, który jak przeczytałem, to do dziś się głowie, dlaczego nie, żadna wytwórnia nie zdecydowała się zrobić tego filmu. Bo to była świetna Space Opera w takim trochę stylu jak Piąty Element. Mm -hmm. I chodziło tam o to, że główny bohater klasyczny, taki awanturnik, który jest w związku nieco bardziej niż przyjacielski z SI, która była jego statkiem, czyli w zasadzie rządziła jego statkiem, więc. Można powiedzieć, że był w romantycznym związku ze swoim statkiem kosmicznym o. Trafia na pokład luksusowego liniowca, który przejęli terroryści I musi odbić córkę prezydenta, ile dobrze pamiętam Ja sobie właśnie ten scenariusz żywcem tak jeden do jednego stworzyłem Jako scenariusz stworzyłem liniowiec, który się nazywał Starlight Revolver Bardzo o. luksusowy Znano nazwę? Tak, tak, bo go potem wrzucałem u ciebie w newsach Na Riden, czyli w Travellerze i powiem, niesamowicie to wypaliło w tej przygodzie, takiej typowo awanturniczej, gdzie nawet nie z terrorystami, tylko z piratami gracze musieli się konfrontować, jednocześnie komunikować się z poszczególnymi SI, które gdzieś tam na pokładach. I to była taka trochę luźniejsza przygoda w Eclipse Phase, który jest bardzo ponury świat i poroczny. I... Statki mogą być bardzo fajnymi lokacjami, kiedy wprowadzasz żywcem, przenosisz luksusowy, pasażerski statek z oceanów tak, ziemskich w kosmos, mm -hmm. dostajesz dodatkowe możliwości. Zresztą chyba to nie tylko przecież ja zobaczyłem, tylko wielu innych. Łącznie z tym, że nawet serial powstał komediowy SF, który działał się na takim liniowcu, nie? Coś było. Zgadza się z Hewlettami. Tak, dokładnie tak. Natomiast to jest też fajne, bo my dostajemy do takiej opowieści SF klasycznej. Masę tropów z takich opowieści w stylu Loveboat, prawda, czy czegoś takiego, mm -hmm. które się ładnie mieszają po prostu z tymi, z tymi naszymi SF-owymi przygodami. I gracze często lubią w to wchodzić i grać tymi motywami, tymi stereotypami, tymi wszystkimi opowieściami. Zew, który to odkrył? Nie tylko robienie. Przygód związanych z samymi przedwiecznymi, ale zrobienie właśnie lokacji, która jest legendarna. Orient Express, luksusowy pociąg, czy też przygody, które się działy na liniowcach. I ja jestem pewien, że znaleźlibyśmy przygodę, która się dzieje na Titaniku. No tak, to też w tej naszej kampanii obietnica. Też był okręt, który był niezwykle istotny. On tam pełnił funkcję. Zarządu. Hmm, miasta? A, za miasta, tak, Indictus. Tak, Invictus, czyli ten główny okręt szpicy, ogromny, wielopokładowy, prawda, który miał swoje dystrykty, miał swoje ulice, miał bary, miał wszystkie te miejsca, które są potrzebne do życia. Oprócz tego, oczywiście, magazyny, maszynownie, ten, o którym już mówiliśmy, wielki ogród, do którego zwożono nawóz innych okrętów głównobusem. No, wiadomo ja to tak. Tak, więc Invictus to prawda było takie ogromne, ogromne miasto, trochę cyberpunkowe i różne pokłady zamieszkiwali członkowie różnych klas, no bo mimo, że ci rewolucjoniści aurorańscy byli niby tacy komunistyczni, to jednak to było dużo wypaczeń i klasy pozostały albo powstały nowe klasy. To różne klimaty były w zależności od pokładu. Wiadomo było, co się wydarzy na pokładzie Odessa, który jest takim super ekskluzywnym, gdzie są w ogóle defilady. A wiadomo, co się stanie w District, gdzie mieszkają tacy klasyczni robole, którzy harują i śpią, nic więcej nie mają czasu i tylko mogą swoje pobory wydać w lokalnym barze na piwo mówiące. Nie wiem, czy kojarzysz piwo, które mówi, jak się go otwierało to mówiło Pij, pij tak, się. było, było coś takiego. To jest pomysł ukradziony chyba od oramusa, jeśli się nie mylę. Senni zwycięzcy, taka książka kiedyś była. Co mi się nie podobało piwa. Które... I... Sami... Znaczy, wiesz co, książka jest ciekawa, bo jest przewrotna i fajnie się kończy, ciekawie. Natomiast no, nie jest jakby bardzo, bardzo wybitna. Ale takie właśnie pomysły, jak samo reklamujące się piwo, były dla mnie urocze zupełnie. Zwłaszcza, że Oramus to chyba rzeczywiście, no wiesz, o piwie wiedział dużo. Tak, tak, tak. To była cała ta sekcja fandomu. Cała wyspecjalizowana sekcja fandomu, w piwie, tak. tak. No ja też jeszcze mogę dodać ten mój okręt z przygody takiej robionej tylko na wyjazd, a potem prowadzonej na jednym z konwentów online. Czyli system, polecam, Those Dark Places, te mroczne miejsca. Dogrania przygód w stylu obcego, ale na bardzo szybkiej, prostej mechanice, ładnie bardzo złożony. To jest taka książeczka w formacie zeszytowym, ślicznie graficznie zrobiona, tak ze smakiem, w której właśnie gracie przygody takim retro SF. Ja zrobiłem przygodę, która się działa w świecie, no, w jednym z moich ukochanych serii SF, o której już wspominałem wielokrotnie, czyli Michała Cholewy, Algorytmie Wojny. Gdzie gracze byli nie żołnierzami, ale byli cywilną załogą transportowca, który ma dowieść zaopatrzenie na front do jednostek Unii Europejskiej, która tam toczyła walki z korpusem amerykańskim. I miejsce robi, robi robotę, bo o ile ta przygoda dwa razy była przeze mnie prowadzona, i za każdym razem gracze przegrywali. Znaczy, nie wiem, raz zginęli wszyscy, ale udało mi się pokonać wroga na tym okręcie, a za drugim razem po prostu w całym świecie nie wyczaili, co jest niebezpieczeństwem i nie tylko. Sprowadzili zagładę na siebie, ale na całą stację orbitalną i ludzkość tej danej planety, to jednak w obu przypadkach, zwłaszcza w tym pierwszym, jak prowadziłem, były takie sceny, które chwytały za serce, czyli śmierci poszczególnych bohaterów, czy to kiedy enpecka załogantka trzymając się za rękę z graczem, oficerem tam pokładowym udało się jej udało się im odblokować antenę, żeby wysłać ostrzeżenie do stacji orbitalnej, że na pokładzie jest wróg, czy jest i i opanowana przez i robot na zewnątrz oni byli na zewnątrz w skafandrach kosmicznych pojawia się po prostu ich mieli, oni ostatnio co mogą zrobić to się chwycić za ręce tak? więc tam statek robi też robotę i zwłaszcza jako takie miejsce horroru, odizolowane bo to jest cecha horroru, no że to Ridley Scott świetnie wiedział, stworzył obcego na stromu. To nie jest okręt, ale ja stworzyłem na potrzeby travelera również jednostkę, która unosi się w przestrzeni. Jest to taki wielki, ogromny, naprawdę ogromny tubus, w którym zachowane zostały wszelkie mm, wszyscy przedstawiciele flory i fauny, planety, cywilizacji, która już nie istnieje. Przy czym niedobitki tej rasy. Cały czas gdzieś krążą po kosmosie, ale nie wiedzą, gdzie znajduje się ten statek. On jest takim trochę gralem, arką przymierza i co tamkolwiek jeszcze Indiana Jones szukał w swoich przygodach, bo on ma pomóc odtworzyć cywilizację. I o ile jako Points of Interest on rzeczywiście nie istnieje, no bo jeżeli wiedzielibyśmy, gdzie on jest, no to przygody zmieniłyby swój charakter. Na przykład na rabunkowy, kiedy jacyś piraci kosmiczni po prostu by go okradali, z czego popadnie, jeżeli tam jest co okradać. O tyle legenda o nim i takie cienie, kiedy on się pojawia, są świetne i w historiach, i w takich przebłyskach, kiedy na przykład lecimy na statku, który już nie ma żadnego zasilania, który ledwo się gdzieś czołga, wysyłamy wiadomości Mayday, i nagle na granicy. Gdzieś widzenia naszych radarów, wykrywamy tą tuleję, która gdzieś tam dryfuje w kosmosie, i nawet nie jesteśmy pewni, czy to jest ona, ale legenda o niej oczywiście krąży po kosmosie. Co więcej, ja tam w ogóle wymyśliłem wtedy, że nie wszyscy chcieli, aby odtwarzać tą planetę. Te pozostałości tej rasy nie chciały odtwarzać tej planety. Niektórzy uważali, że to już jest za późno. Straciliśmy ją, nie mamy tej planety, nie ma tej flory i fauny. Musimy na nowo odkryć się w swoim życiu i jakby o tą tuleję wielką, o ten taki wielki statek kosmiczny, toczone są różnego rodzaju spory, które napędzają w ogóle cały ten mój świat. Jedna z kampanii, którą prowadziłem w Travellera, polegała w ogóle na tym, że pewna część wywiadu imperialnego dowiedziała się o tym miejscu, i wymyślili, że chcą zabrać z tego tak dużo, jak się da, do, zanim ona nabierze takiego tempa, że w ogóle znów się nie będzie dało jej, dało jej doścignąć. Bo grawitacja po prostu wyrzuca ją coraz bardziej poza e, dostęp. Więc na szybko brali ile wlezie statków prywaciarzy, tworzyli z nich flotę, żeby dolecieć do tego statku, zapakować co się da, zanim ona znowu gdzieś zniknie w przestrzeni kosmicznej. A nasi gracze szukali floty, która zaginęła po prostu nagle. No, bo oczywiście wywiad kładę rękę na tym i frata znikała pośrodku systemu gwiezdnego. Mhm. Więc jakby to było Pońcow Interest, ale na takiej zasadzie, że było to jakaś wielka legenda, która gdzieś tam krąży, może czasami w niedomówieniach, ale napędzało mnóstwo rzeczy, które dzieją się dookoła w naszych przygodach. Łapy. Dobrze, czas nas goni. No bo my się tak gadamy, po prostu rozgadujemy się jak jakieś normalnie wołki zbożowe. Czy wołki zbożowe gadają? Nie wiem. W teraz sypłeś, żeby też się nad nim zastanawiał przez do końca audycji później. No jak ktoś się z was zna, to napiszcie nam, co robią wołki zbożowe. I czy gadają dużo. dużo. Dobrze. Okej, okay, to tak. Bądźmy teraz lakonicznymi wołkami zbożowymi. Tych lokacji naprawdę jest bardzo wiele i tych różnych pomysłów, tak? Można by wspomnieć o tym, jak sieć komputerowa wygląda w Travellerze na poszczególnych planetach i sobie to gdzieś modyfikować i pokazywać, że tu jest tak, tu jest zupełnie inaczej, bawić się, tak? I nawet inspirować tym, co w cyberpunku wymyślali pisarze. Tak, kiedyś pamiętam, Przygodę, w której miejsce jest o tyle specyficzne, że bez swojego własnego prawnika, który jest na tej planecie, zgubisz się zaraz pośród licznych praw, które się zazębiają, zazębiają wykluczają nawzajem i po prostu skończysz na tym, że pójdziesz siedzieć. Więc prawnika musisz mieć, bo na lądowaniu na tej planecie inaczej jest zagrożone dla ciebie. W że wypominasz mi moją lokację, pamiętam. Tak było, to doskonała była przygoda w ogóle. Okej, okay, no a w takim razie, jeżeli jesteśmy, bo to była planeta morska, to może o tych właśnie morskich rejonach. I mi się przypomina mój Mindjammer. Przygoda nie jest moja, ale jest yy, przepiękna. Pamiętam, że przygody do Mindjamera, tego jeszcze na fejcie robionego, Sara Newton-John, tak chyba się autorka nazywa, niesamowite rzeczy wymyślała. Naprawdę. Tam każda przygoda ma świetną fabułę, niesamowite koncepcje, hard SF. I w tej przygodzie w Blue, tak się przygoda nazywa, jest mowa o kontakcie, a czy o kontakcie, o tym, że na planecie żyją dwie rasy. Ludzie. I rasa obca właśnie, która kiedyś była niesamowicie rozwinięta o od osobliwości. Wydarzyła się jakaś katastrofa. Oni się cofnęli w rozwoju i z jakiegoś powodu są teraz bardzo ciężali umysłowo i to się wyjaśnia w toku przygody, a dzieje się to na planecie, która jest usiana wręcz ogromnymi strukturami pozostałymi po blu, którzy już nawet nie pamiętali, że to oni wybudowali. Wiedzą, tak, bo to się im to mówi, a oni bardziej teraz wzorują się na ludz ludzkiej kulturze. Są takimi trochę dzikusami, można powiedzieć. A pozostałe mosty, które mają parę tysięcy kilometrów długości, jest wyspa, która jest sterowana przez jakiś algorytm, podróżuje od, między kontynentami głównymi. Potrafi się zanurzyć 3 kilometry pod powierzchnię wody, i do dzisiaj ludzie nie rozpracowali, co nią kieruje i w jaki sposób podróżuje. Są wielkie elementy struktur, które być może kiedyś były gigantycznym mostem w niebo, więc. Tam też się można pobawić, tak? Taki bardzo space operowy rozmach. Trochę cały ten klimat i kolorystyka, i pomysł przypominał mi Waleriana, film. Taką bardzo ugładzoną, ale ładną bajkę SF. Jeżeli chodzi o morskie, a właściwie podmorskie życie, to ja w travelerze miałem planetę Voidy Landing, i tam zafascynowało mnie to, że właściwie jakby pokonujemy dwie takie bariery niesamowitości, bo pierwsze to w ogóle, że w kosmosie lądujemy na nowej planecie, a po drugie, że przebijamy się przez powierzchnię wody i całe życie znajduje się pod wodą w wielkich kopułach, które i w korytarzach, które są gdzieś podziemne. A jednocześnie zamieszkują ją ludzie, którzy ją zasiedlili, tylko że ludzie już nie tak zupełnie podobni do nas, ale ci trochę transhumanistyczni, czyli ci, którzy zostali w jakiś sposób zmodyfikowani, aby łatwiej im się żyło w warunkach, w którym przyszło im się żyć. Więc to jest samo w sobie ciekawe zawsze. Ocean w tej sytuacji jest takim najbliższym nas kosmosem, takim wciąż niezbadanym, tak jak na naszej planecie, że my latamy w kosmos, a wielu ludzi mówi, nie znamy dna oceanu, nie potrafimy opowiedzieć, co się na niej Dlatego dzieje. Peter Watts. W sumie zaczął chyba swoją karierę pisarza SF właśnie od tego, swoje, od swojej trylogii podmorskiej, pokazując, że no bardzo mało wiemy o głębinach i opowiedział historię niesamowicie SF, a nie wyleciał w kosmos nawet. Nie w tych książkach. Jednocześnie też mamy a przecież taki przykład działania, w którym wydaje nam się gdzieś tam w historii naszej ludzkości, że coś istniało, jakaś wielka cywilizacja, nie potrafimy znaleźć śladów cywilizacji na tej planecie, więc co się stało? Zatonęła. Atlantyda, prawda, żyją pod ziemią, albo pod wodą, albo nie żyją, nie wiadomo co. Riliech przecież też jest zatopionym y, y, miejscem, gdzie Bóg śpi, prawda, czekając na to, żeby wynurzyło no, się jest i przejęło władzę. Fascynujący na... i tajemniczy. Mamy tak, więc to rzeczywiście jest miejsce, które można bardzo mocno eksplorować. Z całą pewnością. No to jest miejsce, które eksplorujemy ciągle, prywatnie i wrzucamy je też do SF i wcale nie są tajemnicze to knajpy. Knajpy, ale jest za to ich mnogość kompletna, tak naprawdę. Ale ja mam problem mimo wszystko z tymi knajpami. Dziś staram się w tych yy, przygodach trawelerowych te knajpy trochę uczynić bardziej różnorodnymi, ale tu chyba akurat fantezy przeważa. Albo po prostu w mojej głowie przeważa. Ale czy to nie jest tak, że knajpa w grach RPG w ogóle jest, ma bardzo utylitarną funkcję? Ona ma ci zapewnić yy, najemników, zlecenia, plotki, wiedzę i oraz bezpieczny graczą, Tak, oraz dać graczom możliwość powiedzenia, jakimi to oni nie są improwizowiczami i pijusami. Tak, 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 tak. Każda impreza jest ostatnią. A tutaj, wiesz co? Ja pamiętam, że tak sobie... W notatkach to wypisywałem, jakie te knajpy wprowadzałem. I jeśli to były na przykład Secret of Ancients, kampanii, którą teraz wam prowadzę, to były jakieś zadymione knajpy górnicze na Backs World, w takim niewielkim świecie, gdzie mieszka parę tysięcy ludzi. Tak dość przestępczo jest zorganizowana społeczność. Ale z drugiej strony w przygodzie Maker God, ona teraz wyszła oficjalnie, ale wcześniej była dostępna już, sprzedawana przez autora na Drive4RPG. I tam też wprowadzałem knajpy, które po prostu wręcz opisałem jako sieciówkę, tak, że tego typu knajpy są w różnych układach planetarnych, więc mm -hmm. wszystko jest takie strasznie jednolite łącznie z tym, że to piwo słynne w różnych układach jest po prostu robione, z, że tak powiem, z prefabrykatów, tak, z przewożonego, bo taniej, między układami. No, gdzieś tych knajp nie mam takich, które byłyby chyba wyjątkowe. Chyba nie, ale też zauważę, że nadaje się im jakieś cechy, w zależności od tego, co potrzebują mm -hmm. gracze. Bo jeżeli potrzebują porozmawiać z pilotami, to idą do wojskowej knajpy, gdzie piją kadeci na przykład. E, tak? pamiętam tę przygodę z obietnicy. <laughs> wiedziałem, że ci to przypomnę. Ale tak, bo tak, dlatego wiedziałem. pamiętam, że to był jeden z tych przypadków, gdzie to nie my skrewiliśmy, ale aż kapitan. Nasz w żebym nawet nie kapitan, tylko jego przyjaciel NPEC, który wywołał bójkę z kadetami, a musieliśmy z pierdla wyciągać Żandarmami w... Żandarmami bójkę wywołał nie miał rację. Być może miał rację, tak, ale są, są te lokale, które mają być, prawda, miejscem, gdzie rozprowadzony jest narkotyk, który, przez który zaraża się część załogi stacji na przykład. To była taka dyskoteka, pamiętam, i tam to był fajne, mm -hmm. to była fajna scena, tutaj Sławek opowiadała właśnie z o obitnicy, o dyskotece, której był centrum dystrybucji no tego czegoś, co powodowało chorobę, tak? narkotyku tak i wiem, że my uciekaliśmy już przed grupami antyterrorystycznymi, które tam szturmowały, zamierzały szturmować tę knajpę. Zgadza się, ale były też przecież na potrzeby jednej z przygód i zbudowania pełnej osobowości postaci z wielokrotną jaźnią, z wielokrotną osobowością była knajpa, która była taka mocno Kurczę, ona poruszała się we wszystkich właściwie strefach erotyzmu, jakich możemy sobie wyobrazić. Tak naprawdę była miejscem, które miało spełniać jakieś marzenia, potrzeby różnego rodzaju ludzi, którzy tam się pojawiali. Więc te knajpy są bardzo utylitarne i my je wykorzystujemy chyba w bardzo No to cyberpunk, sposób. przepraszam, teraz pomyślemy sobie, że nawet nie fantazja, ale te knajpy cyberpunkowe to mają zwykle charakter, nie? Nawet no w wystroju. Nawet ostatnio. No tak, no to mi się przypomniało z tej, tej prelekcji, tak. Czyli taka prosta rzecz jak knajpa. O czym mieliśmy jeszcze powiedzieć? Słuchaj, ja bym chciał jeszcze wspomnieć o stacjach orbitalnych, których jest tak. pełen. To jest trochę podobna sytuacja jak z kolejkami? Czy ja wiem? Przy stacjach mam czuję większą dowolność, mogę się bardziej pobawić. I czy stworzę niewielką stację, jak tylko przez naukowców, czyż to będzie duży transportowy hub, jak często traweleż nam przedstawiane, że są to tak zwane high highporty. Czyli porty, które są na orbicie, żebyś nie musiał lądować, bo to niepotrzebny wydatek i energii, i pieniędzy dla pasażera. Więc zatrzymujesz się tam. Te stacje są często już tak rozbudowane, że mają po parędziesiąt tysięcy, paręset tysięcy, i które są i milionowe mieszkańców. Mm -hmm. Czy to mm -hmm. będą cylindry Onila, czy sfery Bernala, czy torusy jakieś gigantyczne, to możesz się już też pobawić. Możesz to mieć lokację znowu pod kampanię. Ja tak robiłem Pokażę na przykład wprowadzając, znaczy to nie był mój pomysł w Eclipse jest tylko to jest jedna z miejscówek na orbicie Ziemi spustoszonej Vonguyen, ja nie wiem czy dobrze wymawiam bo to wietnamska nazwa, frakcja która opanowała tę planetę to są reklamatywiści, czyli ci którzy chcą kiedyś wrócić na Ziemię spustoszoną i znacznie mnie urzekło to, że mieszkają na bodajże na średniej orbicie widzą ciągle Ziemię, widzą całe połacie wypalone, bo tam ta wojna to nie była taka jak druga światowa, tylko to była taka absolutnie totalna Widzą całe nawet więc blizny na kontynentach po użyciu broni orbitalnej pyły, to wszystko. I cały czas każdego dnia mogą obserwować to miejsce, które utracili, a na samej stacji mieszka, nie pamiętam, milion, ponad milion mieszkańców i faktycznie możesz zrobić pełną kampanię. Tak, jak grać w Night City. Nie? W zasadzie jak prowadzisz cyberpunka, to często całe te kampanie dotyczą tylko jednego miasta i nie, mu nie musisz wylatować. Nie ma sensu w ogóle. Kurczę, ale. Jak mi wspomniałeś teraz cyberpunka, to w 2077 grze komputerowej. Jedno z zakończeń jest przecież możliwość wylądowania na Crystal Palace, takiej właściwie bardzo słynnej mm -hmm. i stacji orbitalnej, która. No, chyba każdy chciałby na niej być, tak naprawdę w cyberpunku. Jeszcze podobnie zrobiłem w tabeler, że to karze stacja orbitalna karza na orbicie świata, gdzie żyją bardzo agresywni, agresywne plemiona kosmiczne, które napadają piraci kosmiczni, wikingowie kosmiczni. I sama stacja należy do korporacji, trzymają się z dala od tamtych i też jest taką stacją, która ma swój własny mikroświat. Tam wymyślałem dla niej i własną wewnętrzną sieć, i własne rozrywki, i mieszkańcy tak naprawdę niewiele wiedzieli nawet o mieszkańcach tej drugiej planety, która tam była. Ale też chyba najbardziej, co mnie gdzieś tam na mnie wpłynęła, to stacja Indigo Latitude, i to jest przygoda, czy nawet bardziej setting, przygotowana przez, zaraz sprawdzę, ale zdaje się, pan nazywał się Anders Sandberg. Szwed albo Norwek, Skandynaw, który pisał do Eclipse za materiały, świetne materiały, bardzo dobre, bardzo dużo. Słabo je składał, słabo je gdzieś tam opracowywał, ale to były bardzo pomysłowe rzeczy. No i Indigo of Latitude to jest stacja na orbicie Jowisza, bardzo dziwna, bardzo dziwnej geometrii. Nie wiadomo, czy wybudowana przez tych tytanów, czyli tych głównych, domyślnych wrogów w settingu, czy przez inną rasę. I lądują na niej ludzie z grupą żołnierzy i znowu naukowców, czyli jakby archeologów, i zada jest prosta: oni muszą ją eksplorować, zdobyć jak najwięcej informacji, technologii, i tak dalej. A jednocześnie miejsce jest przerażające, bo ja akurat wprowadzałem tam elementy, zresztą do Sandberg sam powiedział, że wzorował się na Solaris Lema, więc wprowadzał y, całe te sceny jak w Solarisie, gdzie bohaterowie spotykają swoich dawno zmarłych bliskich na przykład. Ta stacja to no gdzieś tam tak. generowała, więc bardzo ciekawy, ciekawy setting, bardzo ciekawe miejsce do grania z y, upstrzone pułapkami, to takimi bardzo często, gdzie cały oddział wojskowy nagle ginie w jakiejś anomalii grawitacyjnej, która się Generuje, z dziwaczną architekturą, gdzie bardzo trudno jest nawigować się, tak? bo wyraźnie widać, że to wymyślił umysł zupełnie inny niż ludzki. Więc w, znowu mogą być stacje orbitalne, które będą takim centrum, trochę jak w Mass była stadela. Tam centrum kosmosu, tam wracasz trochę, to jest taki wtedy odpowiednik tej knajpy z fantezy. To jest twoje takie point miejsce, of light, point of flight, dokładnie. dokładnie, a może być właśnie tym miejscem, którym spędzisz kolejnych 30 sesji eksplorując. No tak. E, oczywiście myśmy też mieli w Travelerze, w, w, nawitamy na Witamy na stację, wolną stację Oslin, ale jakbyście chcieli dowiedzieć się, jak wygląda stacja Oslin, co się w niej działo, e, co tam można było zrobić, to już chyba zaprosimy do odsłuchania naszych e, sesji na YouTubie Siwych kształcerów. Zapraszamy, dowiecie się wtedy. Dlaczego musisz bardzo uważać obok kogoś, pisz w, w namiocie, w takim bąblu, bo ktoś może zrobić ci dziurkę i język włożyć do tej dziurki. To jest też pomysłowy misz gry, wymyślający bardzo dziwne rzeczy. Lepiej nie mogłeś po prostu zareklamować chyba tej kampanii. A dlatego tak to skracam w tym momencie, bo my oczywiście możemy gadać o tych naszych points mm -hmm. of interest science fiction cały Boży Dzień, bo chyba tego trochę naprodukowaliśmy. I mówić chyba o tym, jakie miały znaczenie w naszych grach, jakie mogą mieć znaczenie również w myśleniu o SF, jako takim, o tym, jak to jest działający na nas umysł element. Kiedy nagle dostajemy zupełnie nowe środowisko, dostajemy nowe założenia, dostajemy niesamowite umieszczenie. Na przykład wyobraźcie sobie umieszczenie stacji kosmicznej na krawędzi czarnej dziury, tak jakby na horyzoncie stało. Tak, na horyzoncie zdarzeń dokładnie, jakie to, musi być, jakie to może być ciekawe, jak to może działać. Więc zachęcamy Was do tego, aby w wolnym czasie, nawet jak nie macie w tym momencie co robić za bardzo, albo do przygody macie wszystko przygotowane, żeby sobie usiąść, puścić trochę wodzy wyobraźni, zobaczyć coś, obejrzeć, poczytać jakichś ciekawych ludzi i spróbować wrzucić do Waszych przygód nowe miejsce interesujące, nowe points of interest, takie, które. Będzie czekało, aż pojawią się gracze chętni do zwiedzenia go i poznania jego tajemnic. My będziemy zawsze reklamować science fiction jako jedną z najwspanialszych konwencji do Graga. Zawsze to jest bardzo długo, ale na pewno przez jakiś czas. Dobrze to dzisiaj dziękujemy i zapraszamy za dwa tygodnie. Bardzo dziękujemy. Cześć. pan. Smaczka.